Sienkiewicza da się słuchać. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci. Henryk Sienkiewicz, Niewola Tatarska, Urywki skrońki szlacheckiej Aleksego Zdanoborskiego. Rozdział pierwszy. Pachole, jadąc przodem, albo lityż za mną, Pobrzękiwało na teorbaniku, a mnie żałość i tęsknota za Marysią ściskały serce. I im dalej od niej odjeżdżałem, tym ją miłowałem goręcej. Przychodziły mi wączas na myśl słowa post, equitem sedet, atrak. Pura. Lecz gdy w tak wielkim fortuny mojej uszczupleniu z jaśnie wielmożnym tworzańskim mówić, ani mu się wyspowiadać, za faktów nieśmiałem, nie pozostało mi nic innego, jak szablą na nową fortunę zarobić i Gloria militari się, przyozdobiwszy dopieroż przed nim stanąć. Bóg mi ani marychna moja serdeczna nie mogli wziąć za złe, żem tego w przód nie uczynił. Gdyby mi ona kazała w ogień albo też w wodę skoczyć albo zgoła krew przelać ty Jezu Chryste który patrzysz w serce moje widzisz że byłbym to uczynił ale jednej rzeczy nawet dla wdzięcznej dzieweczki mojej nie mogłem poświęcić a to honoru szlacheckiego fortuna moja była żadna lecz za się krwi zacność wielka a po ojcach, jakoby testamentem miałem przekazane, bym wiecznie uważył, iż gardło jest rzeczą moją, i one wolno mi na szwang podać. Ale integra rodu Dignitas jest puścizną przodków, którą mam oddać, tak jak ją wziąłem. Integram. Wieczny odpoczynek racz Ojcom moim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Choćby jaśnie Wielmożny Tworzański dzieweczkę swą oddać mi się był uzgodził, nie miałbym jej gdzie wprowadzić, gdyż zaś bacząc na szczupłość mej fortuny, w dumie swej pauprem, albo zgoła szarakiem, mnie nazwał. Wtedy bym się w rozumieniu o wyborności rodu mego czuł dotknięty i pomścić bym się na nim musiał. Czego, gdy on jest ojcem mojej marysi, Panie Boże, nie dopuść. Owóż i nie zostało jak jechać na kresy. Rzędziki, pasy i co było lepszego po ojcach, częścią zastawiwszy, częścią przedawszy, zebrałem dukatów ważnych trzysta, które zaraz na prowizyją jaśnie Wielmożnemu Tworzańskiemu oddałem. Potem łzami i ciężkim wzdychaniem, pożegnawszy Marysię, przez noc gotowałem się do drogi. A nazajutrz oba z pachołkiem obróciliśmy konie ku wschodowi. Wypadło jechać na Zasław bar do Hajsynia. Po zamkach, dworach lub karczmach na noclegi, stawając, dotarliśmy wreszcie do Umania, za którym step już otworzył się przed nami równy, bujny, głuchy. Pachołek, jadąc przodem, coraz to w teorbanik uderzał i pieśń śpiewał. A mnie się zdało, że przede mną leci jako ptak, na którym gonie sława, a za mną jako drugi ptak tęsknota. Jechaliśmy do stanicy, zwanej Mochylna, gdzie czasu swego jaśnie wielmożny ojciec mój pułkownik z chorągwią pancerną strażował, którą był własnym sumptem na wojnę z Bisurmany wystawił. Ale domochylnej jest bardzo daleko, bo chwalić Boga Rzeczpospolita szeroko rozsiadła się po ziemi, i prócz tego trzeba tam jechać przez stepy, na których dzień i noc myszkują tatarzy i różni łotrzykowie, więc i szyi własnej strzec bardzo wypada. Po drodze dziwowałem się wszystkiemu, jako że pierwszy raz na Ukrainie będąc, same nieznane spotykałem sprawy i rzeczy. Ziemia to wojenna. Lud też w niej twardszy niż u nas i hardziejszy, a w chłopie fantazja taka, jakiej szlachcic by się nie powstydził. Gdy osadą przejeżdżasz, choć pozna, żeś urodzonym, ledwie ci czapki uchyli, a w oczy prosto patrzy. W każdej chacie jest tam i szabla, i różnica, a nie jeden chłop obuszek w ręku nosi, właśnie jako gdzie indziej szlachcic. Zawzięta też natura jest w tych ludziach, i nawet za co ich szabla już karała i jeszcze pokaże, z komisarzów Rzeczypospolitej niewiele sobie robią. Taki bliskość pogaństwa i ciągła wojenna gotowość wyrobiły w nich animusz. Rolą niezbyt chętnie się parają, a jeśli któremu i płuży gospodarka, woli na swojem niż na pańskiem osiadać. Za to do pocztów dworskich albo i podlegkie znaki Rzeczypospolitej chciwie się zaciągają i żołnierz, zwłaszcza do zwiadów i harców, z nich wyborny. Koci w polu non obtraktant, ale krzyk wielki, uczyniwszy na nieprzyjaciela, jako w dym idą, siekąc i koląc. Każda ich osada podobniejsza jest do taboru, niż do wsi. Koni mnóstwo trzymają, które na stepie zimą i latem się pasą, a są tak ścigłe jak tatarskie. Wielu z nich także na insulae dnie ucieka. I tam wsiczy żywot jakoby zakonny, ale wojenny i wcale rozbójniczy prowadzą. Na których to ich swawolach wiele ucierpiała i cierpieć jeszcze będzie, póki ich nie poskromi miła ojczyzna nasza. Na miejscu jakowemu szlachcicowi, a choćby i możnemu panu, trudno ich utrzymać, albowiem raz w raz się zrywają i w puste stepy, których tam dowolna, idą na własnej woli osiadać. Konstrukcją ciała są zarówno jak i moribus od naszych chłopów odmienni, gdyż wysocy są i krzepcy, cerę mają śniadą, do tatarskiej podobniejszą, wąsy jak u wołochów czarne, łby zaś, Modę od pogaństwa przejąwszy, golą, na samym tylko czubie srogi osełedec zostawiając. Co widząc i rozważając, dziwowałem się bardzo i tej ziemi i wszystkiemu, co w niej jest. A jaką ją nazwał wojenną, tak też i powtórzę, że krainy dla zbrojnego i konnego ludu przygodniejszej próżno by po całym świecie szukać. Gdy jedni zginą, drudzy ze wszech stron nadciągają i po wszystkich szlakach tak właśnie jakoby stada ptaków ciągną. A w onej pustoszy stepowej łacniej usłyszyć niżli skowronka nad glebą, huk samopałów, szczęk szabel, rżenie koni, furkotanie chorągwi na wietrze i krzyki żołnierskie. Chodzą tam także, jak również na Podolu i Wołyniu, stare dziady, których wszyscy wielce szanują. Ci ślepi będąc na lirach grają i pieśni rycerskie kantant, przez co animusz i czułość na sławę bardzo kwitnie. Żołnierz też tam widząc, że ci, co dziś żyją, jutro gniją na żywot własny, jakby na złamany grosz nie niebaczy, szafując krwią jako magnat złotem. I więcej o piękną śmierć niżli o życie lub dostatki dba doczesne. Inni wojnę nad wszystko umiłowawszy, choć nieraz z wielkiej krwi pochodząc, w ustawicznej żołnierce prawie dziczeją i na bitwę, jakby właśnie na wesele, z radością wielką i śpiewaniem idą. Ale czasu pokoju przykrzą sobie wielce, nie znajdując zaś ujścia dla swych wojennych umorów, spokojności powszechnej zagrażają, tych straceńcami zowią. Gdy człowiek tam zginie, wszyscy poczytują to za rzecz zwyczajną i nawet najbliżsi nie bardzo go płaczą, mówiąc, że lepiej przystoi mężczyźnie na stepie, niżli włożnicy jako niewieście konać. Jakoż tam jest najlepsza rycerska szkoła i zaprawa. Gdy pułk, jaki młody w stanicy rok albo literz dwa stoi... Tak się jako turecka szabla wyostrzy, że potem ani rajtaria niemiecka, ani janczary, furyi, jego w równej liczbie się nie ostoją. A cóż dopiero inny, podlejszy żołnierz, jako na przykład Wołoski, lub wszelaki najemnik. Oswadę tam bardzo łatwo i tej unikać należy, gdyż cała ziemia roi się mężami zbrojnymi. Jadąc z pachołkiem napotykaliśmy to poczty dworskie, więc panów potockich, wiśniowieckich, kisielów, zbaraszskich, jazłowieckich i kalinowskich, w różnych czarnych, czerwonych i pstrych barwach. To wojska komputowe, to chorągwie królewskie. Konie owych żołnierzyków szły po brzuchy w trawach, prychając, jakoby płynęły we wodzie. Rotmistrze oganiali chorągwie jako psy owczarskie stada. Kozacy bili w kotły, deli w surnej piszczałki lub śpiewali pieśni, czyniąc gwar tak srogi, że bywało i przeszli i zniknęli. A jeszcze wiatr niósł od ich strony rozchowór, jakoby właśnie od burzy dalekiej. Między pułkami ciągnęły także marze czumackie, skrzypiące przeraźliwie, od których konie nam się płoszyły. Czumakowie owi jedni sól z limanu nad Euksinem biorą, drudzy aż do... Palus meotis, Spomiędzy z pomiędzy prosnych pogan wracają lub z Moskwy, inni wino mołdawskie na sit wiozą, a żurawim ordynkiem jedni za drugim ciągnąc, czasem łańcuch na mile w stepie tworzą. Napotykaliśmy także tabuny wołów, wszystko jednej siwej maści o wielkich porozginanych rogach. Te stłoczywszy się idą tak ciasno, iż kupę zbitą czynią i tylko łby rogate chwieją im się w obie strony. Za stanicą kisielową zaszła nam droga rota spod poważnego znaku usarskiego. Ludzie byli w pełnej zbroi i taki szum szedł od ich skrzydeł, jakby od orłowych. Oczuśmy obaj z wyrostkiem nie mogli od nich oderwać, choć i trudno było patrzeć, bo słońce na zbrojach okrutnym blaskiem raziło powieki, a ostrza u podniesionych w górę kopii błyskały jakoby płomyki jarzących świec pozawieszane w powietrzu. Ale serce nam rosło, usarzeci bowiem więcej byli podobni do Roty Królów niżli do żołnierzy, taka w nich auctoritas i taki majestat bojowy. Za stannicą kraj stał się głuchszy. Często po stepie błyskały nocami ogniska gońców kozackich do różnych stanic rozsyłanych lub też chłopów na pustkowia uciekających. Nie zbliżaliśmy się do nich, własne mając zwyczaj ognisko. Inni też czasem do nas przychodzili, bądź to zgłodnieli, bądź zbłąkani w stepie, a raz zbliżył się dziwny jakiś człek. Z twarzą całkiem zarosłą i do wilczej paszczenki podobną. Ujrzawszy go, pachole krzyczeć od wielkiego strachu poczęło, a ja sam, sądząc mieć sprawę z wilkołakiem, sięgnąłem już po szable, by go ciąć. Gdy jednakże owo monstrum, miasto zawyć, pochwaliło Chrystusa, dałem mu spokój. Potem nieznajomy opowiedział się Tatarem z pochodzenia, ale katolikiem. Czemu się nawet dziwił, bo ci, co są w Litwie, Koranu nie trzymają, ów zaś dla żony wiarę zmienił, a później służąc jako weksylifer w swoim ściachu dla znajomości tatarskiego języka z listami do ordy od hetmanów litewskich był wysyłany. Ale przecie pachołkowi Markotno było z nim spać przy jednym ogniu. Częściej też noce spędzaliśmy samowtór śpiąc, albo i nie śpiąc, by na konie dawać baczenie. Nieraz układłszy się na trawie, patrzyłem w gwiazdki migocące, w niebiesiech, rozważając sobie w duchu, że to, co najserdeczniej na mnie mruga, to właśnie moja Marysia. I in luktu miałem takową otuchę, że ona gwiazdka nigdy nie zaświeci innemu, ale wiary mnie dochowa, mając serce uczciwe. I duszę tak czystą, jako kropla łzy wypłakanej w modlitwie przed Bogiem. Czasem przychodziła do mnie we śnie właśnie jakoby żywa. A niejakiej nocy przyszedłszy, rzekła, iż się za mnie modli i że jako jaskółka za mną poleci przez niebieskie przestworza. A zmęczy się, to na mojej glewi spocznie, a wciąż świegotać będzie do nieba o sławę i szczęście dla mnie. Potem rozpłynęła się w parę, ja zaś, się, gdym się zbudził, myślałem: Anioł był koło mnie. A co mnie przytem dziwiło, to że i konie z uszami prychały mocno, jakby czuły kogoś wedle siebie. Uważając takie zjawienie za znak łaski Bożej i za zachętę w imprezach, ślubowałem najświętszej Panience Maryi i świętemu Aleksemu. Memu patronowi, by łaskę ich i nadal zachować, nigdy grzechem śmiertelnym się nie zmazać. Modliłem się też onej nocy, aż do świtania, czyli do opory odjazdu. Ruszaliśmy zwykle w dalszą drogę przed wschodem słońca, który to fenomen wcale w tamtych stronach piękniejszy jest niż u nas, bo gdy pierwsze promienie strzelą na równinę zroszoną chłodem nocy. To cały step dla mnogości kwiecia wygląda jakby bisior perłami tkany. Stąd radość jest wielkiemu stworzeniu. Dopiero szkuropatki, przepiórki, pardwy i inni ptacy stepowi smyrgając w gąszczy strącają one perły na ziemię. Ptactwa moc jest nie przebrana w tej krainie. Napotykaliśmy co dnia to dropie chytre, to żurawie misterne, te, siedząc na ziemi, wyciągnąwszy szyje długie, jakoby dzidy, do góry, straszko mogi u wordynku odpracują. Gdy zaś po niebie, z gęganiem okrutnym lecą, to tak wysoko, że ich okiem nie sięgnąć. Czumakowie wielce je szanują, bo w locie kształtem krzyż święty przypominają. Żołnierze też, licząc je szablami, szczęście sobie z ich liczby wróżyć zwykli, ale wedle mojego rozumu, to nie ma nic do rzeczy, bo co komu Pan Bóg w miłosierdziu swojem ma dać, to i tak da. Z innych ptaków są tu wrony, kruki, jastrzębie i orłowie, którzy pod zorze wieczorną wielkie korowody nad mogiłami czynią. To siadając wieńcem na jakowej mogile, to zrywając się bez racji i łopotem i krakaniem tak ogromnym, a żałościwem, że uszy sobie zatykać trzeba. Zorze wieczorne czerwienią się tu mocniej niż u nas. A to z tego powodu, iż wiele krwi chrześcijańskiej rozlewają poganie, która to krew idzie do nieba i czerwieni się, wołając o pomstę. Mogiły też tu, jak okiem sięgnąć, pokrywają całą krainę. A w nich leżą rycerze, czekając dnia sądu. Inni wszak twierdzą, że rycerstwo to śpi tylko. Ale rozbudzi się, gdy wyprawa wszystkich królów chrześcijańskich na pogan zostanie odtrąbiona. Co czy prawdą jest, nie wiem, ale tak mniemam, iż może się zdarzyć, bo w mocy Bożej jest wszystko. Ziemia to jest mężów walecznych, którą kopytami końskimi depcą Polacy, Kozaki i Tatarzy w ustawicznym harcu, jedni za drugimi zbrojno się uganiając. A tak całe pokolenia, jako one figurki w papierowym, zapustnym teatrum, ukazują się i nikną. Wielu tam także drobnej szlachty na zamieszkanie przychodzi, i ci chłopa z korony, lub też miejscowego uzbierawszy, całe osady zakładają, bo choć tam żywot pod ciągłą grozą wojenną wieść trzeba. Przecie taką już dał Pan Bóg narodowi naszemu fantazją, że niebezpieczeństwa miasto go zrazić. Lepem muszą właśnie i ponętą. Jakoż gdy pachole ślacheckie do lat dojdzie, trudno je w domu przy gospodarce albo li też na szkolnej ławie utrzymać, bo się jako białozór do lotu zrywa na kresy. Nie jeden tam szyję traci, ale inny chudopachołek na pana wychodzi, jako już wielu wyszło, których dzieci na zamkach swoich żyją, poczty trzymają i senatorskie godności w Rzeczypospolitej piastują. Po Bożej też to jest myśli, rycerskiemu człeku z roli i wojny na pana wyrastać. A przetem przez takie osadzanie stepu potęga rzeczypospolitej się pomnaża. Z Mazurów, który to naród bardzo jest mnożny i tak się właśnie jako pszczoły w ulu roi, najwięcej tam ludzi przychodzi. Ci step pługami orzą i w rolników chętnie się zmieniają. A w czasie wojny kupią idą, jeden za drugiego zginąć gotowy. Rozważając sprawy, one bardzo m się radował, bom zrozumiał, że albo w bitwie polegnę, na co szlachcic, żołnierz chrześcijański zawsze paratus być winien i wówczas koronę niebieską otrzymam. Albo miłej ojczyźnie, znaczne posługi oddawszy, ród mój do dawnego splendoru powrócę i ojców moich w niebie uraduję. Oni też do fortuny dochodzili nie fołdrowaniem po dworach, ani krzykiem na sejmikach, ale krwią, życia fundamentem, a co dzierżyli, to od rzeczy Rzeczypospolitej dzierżyli i dla niej też nie żałowali, jako jaśnie wielmożny dziad i jaśnie wielmożny ojciec mój, z których każden okrytą chorągiew na wojnę z Bisurmany wystawił. Niech im za to Bóg da w niebie światłość wiekuistą, boć przystoi, aby fortuna, co z szabli przyszła, w szable przetopiona została. A mnie choć tam serce za Marysią boli. I w trzosie wiatr świszcze, przeciem dziedzicem jest sławnego imienia i wielkiej ambicji szlacheckiej, kwoli której po nocach jakoby trąby i głosy jakieś słyszę, co do mnie wołają. Imię nieskalane zachowaj, ojcom dorównaj, złam się, nie zegnij. Ty, Boże, tak mnie błogosław, jako imię przechowam. Ojcom dorównam i pierwej się złamę, niż zegnę. I tom sobie także przed się zamierzył, że dali mi Bóg szczęsnej chwili doczekać i po Marysię jechać, to przyjadę. Ale nie w drelichu, jeno w złotogłowiu i nie w podartej czapce, ale w piórach strusich i nie z jednym pachołkiem, ale z pocztem i buzdyganem w ręku jako paniątko po panienkę, jako możny rycerz po senatorskie dziecko. A wtedy bez ujmy dla honoru mego, jaśnie wielmożnemu tworzańskiemu, do nóg padnę, boć mu się nie jako panu o fortunę, ale jako ojcu o dzieweczkę pokłonie. W ubóstwie zaś zgłosić bym się po nią zaniechał, choćby mi się i dusza rozdarła, gdyż jeśli miłując ją, żonę moją pragnę z niej uczynić, to na to, by w dostatku przed jej kochanymi stopkami proch zdmuchiwać, nie zaś, aby je miała bose, na ciernistej drodze żywota zakrwawić. Coraz lepsza otucha wstępowała mi w serce, w miarę jakieśmy się z pachołkiem głębiej w step zapuszczali. Jeno smętno tam było, bo pusto, ale tak przestrono, że człeku się zdaje, iż jest on morłem albo jastrzębem. Trawy coraz wyższe po bokach końskich ci się kładą, jakby cię ze czcią witały. I szelest wielki sprawując, zdają się mówić, witaj, żołnierzyku Boży. Im dalej jednak tem niebezpieczniej, bo Mochyla jest ostatnią strażnicą chrześcijańską. Żołnierz też tam codziennie do Komunii Świętej przystępuje, aby być zawsze na śmierć gotowym. Tatarzy to większymi oddziałami, to pojedynkiem ciągle się koło onej stanicy kręcą. Choć, gdy ich większa liczba przychodzi, łatwo człek doświadczony pozna, albowiem nocami okrutnie wilcy za nimi wyją. Gdy zaś kosz większy idzie, to całe stada za nimi ciągną, wiedząc, że na szlaku najdą dowolna ludzkiej i końskiej padliny. Inni mniemają wszakże, że bestyje te tatarskiego mięsa nie jedzą, przyjaciółmi tatarom będąc, którzy dla swej drapieżności i szpetnego pogaństwa snadnie z dzikimi bestiami mogą być porównani. Ale w tym myszkowaniu dziwne im się także trafiają przygody, bo gdy kozacy obok chorągwi pancernej w Stanicy stoją, którego z nich ułowią, żadnego miłosierdzia nad nim nie mają i okrutnie nad nie zbytkują. W nocy, raz obaczywszy płomień wielki na stepie i ludzi koło niego, przybliżyłem się z pachołkiem, chcąc wiedzieć, co by byli za jedni, a gdyby Bóg zdarzył, to i kilka strzałeczek między nich wypuścić. Ale byli to właśnie kozacy ze Stannicy, którzy drzewo srogie na stepie zapaliwszy, Powiązanych Tatarów żywcem w ogień rzucali, tak każdym jakoby worem rozmachując. Owi ały swego wzywali na próżno. Od tych zaś, którzy się już piekli, swąd wielki rozchodził się po stepie. A kozaczkowie, jako złe duchy w ogniu skacząc, oddawali się radości. Kazałem im zaraz tej swawoli poniechać i jeńców, jako się godzi, szablami po prostu pościnać, na co odrzekli, umykaj, aby znać i tobie, tak się nie było. Dopiero poznawszy we mnie szlachcica, pozdejmowali czapki, ale dowiedziawszy się, że do pułkownika pod znak jadę, wieść mnie do stannicy się podjęli. Jechaliśmy tedy przez resztę nocy kupą i bez przygody, a po drodze jeden jeszcze dziwy widziałem. Oto pewne miejsce na stepie całkiem było świecącymi insektami pokryte które koło świętego Jana są i u nas, ale nie w takiej liczbie. Tam zaś, jako okiem sięgnąć, tak mi gotały wśród ciemności na trawie, że rzekłbyś kawał nieba z gwiazdami jasnymi się oberwał i leży jak żyw na stepie. Świtaniem dopiero one gwiazdki świecić przestały, ale też i dostannicy nie było już daleko, jako i pianie kurów świadczyło, których wielką moc żołnierze miłując ich wdzięcznie śpiewanie utrzymują. Wkrótce potem, gdy rozwidniło się jeszcze lepiej, ujrzeliśmy przy zorzy kilkanaście żurawi studziennych. A wiatr przeniósł do nas szczekanie psów i rżenie koni. Bliżej też, ostrokołów usłyszałem pieśń, salve Janua salutis, która het po rosie się rozległa, a była najgłośniejsza, bo ją trzystu towarzystwa, klęcząc na Majdanie, pod gołym niebem śpiewało. Przyjechawszy, udałem się zaraz do jaśnie Wielmożnego Piotra Koszczyca. Możnego szlachcica z Litwy, który tam pułkownikował i był żołnierz doświadczony, bo w długiej żołnierce tak go pocięto, iż powiadano o nim, że mu poganie cały na szablami na gębie wypisali. Rycerz to był wszelkich fortelów świadom i wielce rzeczypospolitej zasłużony. Ten, jako jeszcze z świętej pamięci rodzicem moim, miał znajomość, przyjął mnie zgoła jakby własnego syna. I tegoż jeszcze dnia do znaku zapisał. Rzekli mi potem inni, iż w porę przybywam, gdyż wkrótce szarańcza od strony Krymu się wyroi. Jakoż dowiedziałem się, że groźby były wielkie i że po wszystkich stanicach grano Rycerstwo zaś w największej baczności było utrzymywane. Rozdział drugi. Szliśmy jako zwyczajnie komunikiem. Gdyż kosz w ten tylko sposób dopędzonym być może. Gdyśmy we trzy godzin po południu za małe wzgórza, które pogańskimi mogiłami zowią się, dostali, szczęśliwym dla nas zdarzeniem, tumany, które całkiem od rana step zasłaniały, opadły nagle, przy samej ziemi się trzymając. A chociaż jeszcze kosza dojrzeć nie było można, przecie po i ryku bydła, który ze mgły wychodził. Poznaliśmy, iż stał niedaleko. Kozacy też wysłani na zwiady, pod same wozy się podkradli i kilkunastu jeńców złapanych arkanami sprowadzili, ale tak srodze zbitych i poturbowanych, że, choć zaraz na męki wzięci, sanguinem tylko miasto słów orbus wyrzucili. Dowiedział się jednak od nich jaśnie wielmożny wojewoda, że to jest kosz największy, w którym brat Hana osobą swoją się znajdował i wielu znacznych murzów. Odliczywszy zaś tych Tatarów, którzy koni zapaśnych wozów jeńców i taboru pilnować muszą, ci, którzy do bitwy użyci być mogli, czterykroć tylko liczniejsi od naszych wojsk byli. Co usłyszawszy wojewoda, zaraz począł nas na owych pagórkach do rozprawy szykować. Nam zaś radość wielka wstąpiła w serce, albowiem widzieliśmy, że w tej proporcji i liczbie tylko czterykroć większej, tatarzy mocy naszej oprzeć się nie mogą. Ponieważ zaś tabor, a zwłaszcza wielka ilość wołów powolnych, utrudniała im ucieczkę. Przeto już ujść przed naszymi szablami nie byli w stanie. Wiedzieli też i oni dobrze o nas i innej rady nie mając, także do bitwy po swojemu ustawiać się poczęli, cośmy zaraz poznali po odgłosie wielkiego bębna, który oni balt zowią i za święty poczytując głosu jego we wszystkim słuchają. Wraz też im mgła poczęła żednąć tak dalece, że coraz większą ilość buńczuków nad koszem się wznoszących oko dojrzeć mogło, a potem całkiem znikła. Wtedy ujrzeliśmy czarne mrowie pogaństwa: koń przy koniu i mąż przy mężu kupą zbitą w kształcie sierpa stojących, od której kupy zaraz harcownicy z stadami poczęli się odrywać i latać na wszystkie strony. Inni tuż pod same chorągwie nasze podlatali, lżąc nas, wrzeszcząc okrutnie, machając rękami i wyzywając tych, którzy by gonić się z niemi chcieli. Ale wojewoda kozakom tylko wyjechać pozwolił, aby szyk przez ten czas do zupełnego ładu przywieść. co też i w prędce się stało, bo żołnierz po większej części był stary, doświadczony i sprawny bardzo. Stojąc więc w gotowości, patrzyliśmy na harce i dziwne szarwarki kozaków, którzy sobie najlepiej w pojedynkę z tym plugastwem radzić umieją. Goniono tedy na jeńca albo i na ostre, ale choć chcieliśmy bardzo wiedzieć, jak pierwszy trup głową padnie, nie można tego było rozpoznać, bo padło od razu kilka na wszystkie strony. Przywlókł też stary sał kozacki jednego murza którego na archan złapał pod same nogi wojewody, ale już zaduszonego, bo go w luku z półtorej stahi, przy czym i twarz mu się całkiem o osty stepowe podarła. Wzięliśmy jednak to sobie za dobrą wróżbę, a wojewoda, któremu też już pilno było, kazał w surmy i kotły uderzać, krzycząc – poczynać, poczynać! Orda odpowiedziała wrzaskiem okrutnym, które to odgłosy słysząc harcownicy zaraz umknęli z pola, na którym Usaria miała teraz po staremu iść z całą nieprzyjacielską potęgą w zawód. Wszystko wojsko stało, jako się rzekło na wzgórzach. Gotowe wraz zerwać się na nieprzyjaciela, ale podobało się fantazji jaśnie wielomożnego wojewody starym obyczajem jedną chorągiew jako sokoła z obręczy naprzód puścić, aby ta łamiąc wszystko po drodze, postrach i zamieszanie w szykach nieprzyjacielskich rozniosła. Widzieliśmy tedy tę chorągiew idącą pod wodzą babskiego jak na dłoni, ileże spuszczając się zwolna po pochyłości przechodziła tuż koło nas. Ale gdy ukosem przeszli, konie wzięły już impet największy, aż ziemia gieła się pod niemi. Usarze pochylili się w kulbakach i złożyli kopie. Powietrze warczało srodze, a wiatr uderzył od nich na nas tak mocny, że aż pióra zatrzęsły się nam na szyszakach. Tak szli naprzód z szumem od skrzydeł i kitajek, właśnie jakoby burza, i znać było, że co im się oprze, to zetrą. Rotmistrze mieli rozkaz pomocy im żadnej nie dawać, póki by sobie gościńca na wylot przez pogan nie przebili. Patrzyliśmy na nich długo, bo ze dwie staje lecieli, a kurzawa, ile że szli murawą, nie była wielka. Po naszych choręgwiach, które jeszcze stały, cichość zrobiła się taka, że słychać było bzykanie much i bąków. Każdy tylko oczy za tamtemi wytrzeszczał, a czasem koń zarżał lub krew, wietrząc szyję, wyciągnął i chrapy otworzywszy, stękał żałośnie. W koszu między poganami zrobiło się wrzenie niemałe, a potem podnieśli krzyk Alla, Alla i wnet chmara strzały, jakoby ulewa lunęła na usarzy, dzwoniąc po pancerzach i harnaszach. Od nich też doszło wołanie Jezus, Maria, co było znakiem, iż wnet kopiami zderzą. Jakoż z pomocą Bożą, dopadli i zderzyli z takim impetem, że pogaństwo rozwaliło się na dwie połowy, jakoby drzewo klinem rozszczepione, oni zaś szli środkiem niby ulicą. Dopieroż ulica ta zawarła się z tyłu za nimi i mrowie pokryło ich zupełnie. Widzieliśmy tylko straszne kotłowanie, a czasem końceż błysnął, a czasem, gdy koń wspiął się pod mężem, ramię zbrojne. To znów proporczyk podleciał w górę, jako ptak i spadł na dół. Z majdanu, gdzie nie było darni, wstała straszna kurzawa, a w niej kłębiło się i wrzało. Huk samopału, wrzask okrutny i krzyki uszy nam prawie rozdzierały. U nas też szmery poczęły chodzić przez całe chorągwie, bo trudno było ustać na miejscu. Rwali się ludzie, a konie osadzały się na zadach. Poczęto mówić litanią zakonających. Gdy wtem wyrostek pewien szlachecki, zamiast zmił się nad niemi, krzyknął: Widzę jeszcze proporcje! Wtedy żołnierze jednym głosem wołać zaczęli, by i im też skoczyć za tamtemi było dozwolono. "Zapał wielki i niepowstrzymany ogarnął całe szyki." Niektórym skryszły z oczu, inni od ochoty na krew pogańską tak się właśnie jako panny płonili. Inni młodsi śluzy okwite roniąc i ręce ku niebu wyciągając powtarzali – puśćcie, abyśmy braciom naszym na ratunek iść mogli. Ale pułkownik ciszę wielką groźnie nakazawszy rzekł, iż nie przystoi rycerstwu jako byle jakiejś milicji bez komendy uderzać i z wytniem łakomstwem cierpliwości rycerskiej kazić, co jeśliby który uczynił, koń mi włóczony będzie. Patrzyliśmy więc znów w milczeniu na onych ginących i na cały kosz, który się jako olbrzymi wąż, żeleśce w brzuchu mający poruszał i wił z boleści, pragnąc zdusić onę chorągiew, która w nim już tkwiła. Tymczasem słońce zaszło i zorze rozpaliły się na niebie, ale znać na komendę nie trzeba już było długo czekać, bo nagle druga chorągiew stoczyła się za pierwszą, niosąc zniszczenie, za nią trzecia i czwarta. Pod nawałą mężów zbrojnych i koni począł się kosz kolebać i widać było, że besetny Mahomet runie w prochu stóp przeczystej Maryi. Wtem armata, której sześć sztuk nadciągnęło, właśnie za nami zagrała z majestatem i powagą wielką, łamiąc kulami końce kosza. Rotmistrze u nas poczęli starym obyczajem rękawy zawijać i buzdyganami groźnie potrząsać. Kolera bojowa uderzyła nam do głowy, jakoby wino. Jaki taki wykrzyknął imię swego patrona, więc słyszałeś ustawnie, święty Pietrze, święty Janie, święty Macieju, jaki taki święty poniechawszy wołał, bij, morduj. Ja, grzeszny sługa Boży, akt strzelisty odmawiać począłem, a gdym go skończył i ku Maryi myśl się podniosła, to cud stał się nade mną. Bo nagle jaskółeczka jakowaś nad starczącymi glewiami kółkiem się zakręciwszy, nagle na mojej usiadła i trzepiąc skrzydełkami jęła powtarzać cwit, cwit, jakoby się za mnie modliła. Więc zaraz moc jakaś weszła w kości moje, aż włosy zjeżyły mi się pod hełmem. A wtem i czas nadszedł. Od wojewody przypadł służbowy i buńczukiem machnął, wnet rotmistrze do szeregów przypadli. Pułkownik krzyknął — Bij, psu braty, w imię Boże! Konie osadziły się na zadach i powietrze zaświstało na uszach. Wsparliśmy też okrutnie pogan, którzy powstrzymać nas nie mogąc, jako kłoze zrzęty pod kopyta końskie padali. Przewracaliśmy po drodze ludzi, konie, namioty, ostrokoły. Trzask łamanych kopii huczenie armat zgłuszył, konie kwiczały w ciszbie. Po skruszeniu kopii, gdy nowe ćmy nas opadły, poszło na szable i koncerze. Niejeden odłamkiem glewi grzmocił lub pięścią zbrojną duszę z ciał wypędzał. Pióra usarskie ze skrzydeł i hełmów tysiącem wzbiły się w powietrze. Gorąco od stłoczenia ludzi i koni zatykało dech w gardzieli. Dopieroż poszły wrzaski ochrypłe, jęk tratowanych ludzi, pisk, świstr szabel i strzał. Opór poganie dawali okrutny, ale już słabli, coraz z gęstszym trupem padając i terror jął ich ogarniać. W zgiełku i zaślepieniu nie wiedzieli, gdzie uciekać. Wyjąc więc i rękoma głowy osłaniając, pod cięciami mieczów marli. Konie z jeźdźcami przez furię zdruzgotane, stosy drgające potworzyły, a my po ciałach onych i krwawej oślizłości, siekąc szliśmy przez tłumy ku wozom, skąd lament jeńców pobranych, płacz przeraźliwy, niewiast i wołanie ku niebu się rozlegało. Rześć trwała już w ciemności, póki nie błysnęła łuna od wozów, gdy je kozactwo zapaliło. Dymi skry buchały kłębami, a w tych skrach i dymie bydło w taborze żałosnym rykiem napełniło powietrze. Potem zaś się tabór rozerwawszy, woły, owce, kozy, konie bez jeźdźców i wielbłądy, zdziczałe ze strachu, rozbiegły się jako uragan po stepie. Przy wozach największe powstało zamieszanie. Jedni łup w zgiełku brali, drudzy pęta jeńcom cieli, którzy ręce wolne poczuwszy, łamali palące się wozy i żagwiami gromili nieprzyjaciół. Szlochanie niewiast, wściekłość, tę większą w żołnierzach wzbudziło, więc i ci, którzy padając na twarz, ręce ku pętom wyciągali, pod mieczem marli. Znaczne oddziały, które z taboru wyrwać się nie mogły, choć o miłosierdzie wyły, w pień wycięto. Za temi, które wymknęły się z pogromu, pogoń ruszyła, a z nią i ja skoczyłem. Przed jednym uciekały całe tłumy. Ręka od cięć mdlała, konie wykrwi się ślizgały, dech ustawał w piersiach końskich. W ciemności cięto na oślep. A aż koń pode mną, pyskiem krew wyrzuciwszy, padł na murawę, a wraz i mnie, jakoby sen zaczął ogarniać, bo mi z ran krew ciurkiem uchodziła. Siadłem. Chciałem się Bogu albo Najświętszej Pannie polecić, gdy wtem step zakręcił się ze mną. Lucida Sidera podskoczyły na niebie i zemdlałem. Rozdział trzeci. Poganin wedle języka naszego jest jak gdyby bydle, albo pies nieczysty, albowiem co jest nieczystego u ludzi, to i Bogu niemiło. A choć się wisurmanie lepszymi od chrześcijan powiadają, przecie w głębi sumienia sami o swej nieczystości wiedzą i gorliwie zmyć oną pogardą, siedem razy na dzień wodą swe członki oblewając, Czego by przed się czynić nie potrzebowali, gdyby zatwardziałość ich w grzechu mniejszą była. U żadnego też narodu nie wola, tak ciężką nie jest, a to dla ich okrucieństwa i z tej przyczyny, że kościołów i księży chrześcijańskich u nich nie ma. Gdy więc któremu z jeńców w grzech śmiertelny popaść przychodzi, ten w chwili śmierci, nie mogąc dostać rozgrzeszenia, Potępionym snad nie być może. Z jeńcami srodze się też obchodzą, co się i z przygód moich pokaże. Mają oni jedno święto zwane Bimek Bajron, przed którym to czasem post miesiąc cały zachowują. Mahomet też, prorok ich, aby bezecność swoją pozorami, justycyi koloryzować. Kazał im tego dnia niewolnikom zmniejszać lata niewoli, wysłużonym swobodę dawać, wszystkim zaś wyznaczać do jakowego terminu służyć mają i obietnic pod przysięgą dotrzymywać. A mają się te przysięgi odprawować we dwie godzin po północy, gdy ksiądz ich na wieżę, albo li tam, gdzie wieży nie ma, na wzgórze wejdzie. I pocznie palce w uszy włożywszy wołać Lailaha i Lalach Mahomet, Rosulah esede, milai, Lalaj Lalach. Przysięgają więc wtedy na książeczki zwane chamaeli na których szabla Alego, Mahometowego Pomocnika, u spodu jest wyobrażoną, którą delfikari zowią. Komu tedy na tę książeczkę przysięgną, bez pochyby przysięgę zdzierżą, ale tak są w okrucieństwie zaprawieni, że nie tylko niewolników, ale i Boga swego oszukują, przysięgając na książeczki, które zmydła weneckiego Efficiuntur. Taką przysięgę, mówią, pierwszy deszcz rozpuszcza i dlatego nic słowom ich wierzyć nie można. Jeńców do Azji, która zgoła jest inną częścią świata, sprzedają. Pozostałym trzód strzec do robót ich używają, surowcem zbyczej skóry biją i głodem morzą. Sami próżnowanie umiłowawszy, ledwo się do obmywania podnoszą, a przez resztę dnia na czerepach końskich, pokrytych kobiercami, siedzą i ręce bezczynnie na brzuchu trzymają. Co najwięcej to się w prawo i w lewo kiwając. Na muzykę tylko bardzo są łakomi, głosu piszczałek po całych dniach słuchać zwykli. Tych po dwie w gębę włożywszy palcami na nich jako na fletni przebierają. Prócz tego mają też multanki, kotły końską skórą obciągnięte, cymbały tudzież krążki miedziane, wielki brzęk czyniące i kije długie, grzywą zdobne, a dzwoneczkami okryte. Gdy na tych wszystkich instrumentach grać poczną, taki stąd powstaje harmider, że psi wyją, oni zaś ciesząc się, mówią, iż i ich uszom słodycz stąd przychodzi i choroby różne przed owymi głosami precz od nich umykają. Pijaństwo jest u nich wielkie, bo choć wina pić im nie wolno, przecież się kobylem skisłem mlekiem zalewają, które gorzej niżli wino do głowy idzie. A wtedy źli są i okrutni, także jeńców zabijają, mękami ich w porzudy zmożywszy. Z chrześcijańskich narodów Genueńczykowie i wenecjanie z nimi handlują do różnych miast, które jeszcze starożytni z cylicet, Graeci budowali, na nawach swych przybijając. Ci im nad wszystko lampki pergaminowe różnych kolorów przywożą, które oni łojem baranim napuściwszy i świeczki, w środek zapalone włożywszy, na grobach i kościołach swych w nieskończonej liczbie wieszają i wonnościami kadzą. Od onych świateł białych, różowych, zielonych i modrych, jakoby w powietrzu nocą wiszących, cudny jest widok, który każde oczy mógłby uradować, gdyby na chwałę Bożą był obrócony. Ale oni właśnie wtedy z prostności dopuszczają się największych. Księża ich są zarazem czarownikami i ze złymi duchami w komitywę wchodzą. Gdy wyprawa wyjdzie na rabunek, oni to noce ciemne czynią, a dniem mgły wielkie podnoszą, aby kosz przed pogonią mógł ujść bezpiecznie. Ludu na Perekopie i w całym Hersonesie nie masz tyle, ile w Rzeczypospolitej mnie mają. Ale co jest? To wszystko do wojny się używa, nie zaś te stanu tylko szlacheckiego. Na głód, chłód i trudy bardzo są wytrzymali, bo z młodu goło chodzą, od czego też skóra staje się na nich czarna. W bitwie jednak zbrojnym mężom dostać nie umieją, z której to przyczyny wojna ich na fortelach więcej niżli na męstwie polega i na tym, by napaść, złupić i co prędzej uciekać. Szczególniej na widok pancernych serce tracą, mówiąc, że nawet i w czarach nie ma sposobu, aby się ich impetowi oprzeć. Każda też chorągiew fusarska napsuje ich w bitwie cztery i pięć razy tyle, ile sama liczy towarzyszów. Nie u kozaków gorzej śmierci nie pragną, ale potykać im się z nimi łatwiej. Tak też mniemam, że Rzeczpospolita, gdyby chciała, mogłaby snadnie cały Krym zawojować. Z Wenecyją w przymierze wszedłszy, która by floty swoje na Pontus Euksinus wysłała, aby tureckich z pomocą nie dopuścić. Ale ponoś są u nas i tacy, którzy harce na stepie więcej niźli bezpieczeństwo rzecz tej ceniąc, nie radzi by, by się dostać miało. Tych Boże w ich ślepocie oświeć. Żywot Tatarów i obyczaj bydlęcy jest i przy swojej gospodarce, albo raczej próżnowaniu. Z głodu by im umrzeć przyszło, gdyby nie rabunek, który im bogactw wielkich dostarcza. Temu to bogactwa owe zawdzięczają, które u nich widziałem: jako to niezliczone trzody bydła, kus, płochych, koni ścigłych, wielbłądów, byle co jedzących i owiec tłustych inny też pod namiotami, albo w kamiennym, rozwalonym ałusie trzyma złotogłów, pasy, rzędy końskie, kielichy, kobierce, broń sadzoną, korzenie i wonności, a wszystko bez ładu na kupę nałożone, z których to skarbów nijakiego pożytku nie ma, bojąc się, by z nich Hanowi lub Turkom, którym są podlegli, płacić nie przyszło. Sami w tołubach baranich wełną do góry chodzą. Ale co które ma, to chowa i bogatym się powiada, od czego inni też go szanują. O miastach, które by sami zbudowali nie słyszałem. A te co są, to z dawnych czasów pochodzą. Hersonesus bowiem drzewiej bardziej był zamieszkały, dopóki osad i mieszkańców tamtejszych różni pogania nie starli. Kilka jednak miast zostało dosyć ogromnych i bardzo pięknych ale oni i w nich barbarzyński żywot jakoby w niechlujnych koczowiskach pędzą. Mnie zaś z wielą innymi zaprowadzili do pewnej osady, kizlich zwanej, nad sam rzek morski, gdzie strumień słony i mały ad profundum się sączy. Domy są tam budowane z ruin jakiegoś miasta, które, jak twierdzą, jeszcze sauromati zbudowali. Ale kilka budowli jest bardzo pięknych, choć znacznie pokruszonych, które dawniej świątyniami były. Dziś zaś Tatarowie do nich owce i konie na noc zaganiają, jedną tylko w minaret obróciwszy. Z ziemi także wykopują czasem kamienne figury, tak misternie rzeźbione, jakoby żywe. Tym dzieci tatarskie na głowach siadają, lub kamieniami członki tłuką. Za mną też dzieciaki owe gruzem i nieczystością rzucały, wołając gaur, gaur, ale znosiłem to cierpliwie. Zwłaszcza, iż aga Sukyman, jakoby po naszemu rzec, Salomon miasta tego proafektus, który mnie omdlałego znalazł i pojmał, z początku przystojnie się ze mną obchodził. Czynił to dlatego, iż zbroję piękną i szablę sadzoną na mnie wziąwszy, za znacznego w narodzie naszym mnie poczytał i okupu się wielkiego spodziewał. Ja zaś, bacząc, że szlachcicowi nawet i w niewoli przed nieprzyjacielem zmyślać nie przystoi, wręczem mu to negował rzekłem więc że jakkolwiek z przedniego rodu pochodzę przecie fortuny żadnej nie posiadam i że okupem nikt po mnie jechał nie będzie czemu on w chytrości swej nie wierząc tak do mnie po rusku mówił Ej wy lachowie każdy z was się pachołkiem powiada i okupu nie zaręcza aby was katować za co sobie rozkoszy wielkie od waszego boga w niebie obiecujecie owo więc i do azji jako wielu innych mnie nie przedał, i prawie wolność mając zupełną, co dzień nad brzeg chodziłem. Tam in rupibus siadłszy, wpatrywałem się w dalekość morską, jako turkus błękitną, i myślą wodze puszczałem. Częstom też rzewnie płakał, bom rozumiał dobrze, że dola moja zamknięta już jest i przez nieszczęście przypieczętowana. Ani bowiem o posługach rycerskich dla miłej ojczyzny, ani o sławie, ani o marysi myśleć nie mogłem. Przeto smutki ogarnęły mi duszę, i cierpienie toczyło serce, i okrutna tęsknota wychodziła ze mnie ku pospolitej i ku wszystkiemu, com w niej utracił. Wolej bym był na świat nie przychodził, wolej w bitwie zginął, wolej by mnie sukyman od razu na męki wydał. Bo przynajmniej palmę bym otrzymał, I duszne mi oczyma ujrzał to, za czym cielesne tęskniły. W boleści końca boleści nie widział. Co piątku, który do dzień u Tatarów jest niedzielą, gdy inni jeńcowie wypoczynek od pracy mąk mieli, siadaliśmy przy strumieniu, w płakaniu sobie wzajem pomagając, a często śpiewaliśmy psalm Superflumina Babylonis. Tak nam dzień schodził na rozpamiętywaniu i rozmowach o ojczyźnie, z których duszą pociecha była niemała. Zdarzyło się przeto, iż między jeńcami, którzy w Kizlich jarzmo niewoli wigali, sam jeden szlachcicem byłem. Przeto rząd nad nimi, niejako sprawując, ukrzepiałem ich duszę, aby nie znalazł się taki, który by odstąpieniem od wiary prawdziwej niedolę swą okupić pragnął. Jakoż Bóg tego nie dopuścił. Mając też u Tatarów dla spodziewanego okupu powagę, ulgi niejakie innym jeńcom przynosić usiłowałem. Czasem tedy część strawy swej, najgłodniejszym udało mi się oddać. Czasem w robocie pomagałem, wody spragnionym przynosiłem. Załujmy sobie, tego, nie poczytując, gdyż jeśli Pan Jezus prostych ludzi w urodzeniu i krwi upośledził, Przecież koronę w niebie im obiecał. A przez to ich młodszymi braćmi naszymi stworzył, którym od stanu rycerskiego należy się obrona i opieka. Oni też z pokorą całowali moje ręce. Chociażem im mówił, że niewolnikiem, tylko na równi z nimi jestem i że godzina taka może nadejść, w której mnie w większej jeszcze nędzy i upodleniu, niż sami są teraz, oglądać będą. Czemu nie chcieli dać wiary, mówiąc: Dla Boga, nie może to być ale ja wiedział, że będzie. Gdy sukymanowi na okup sprzykrzy się czekać daremnie i gotowałem się na wszystko najgorsze, co ciało spotkać może, gdyż dusza, utraciwszy szczęście, była już w męce i boleści. Jakoż sukyman jednego dnia przyszedł do mnie i mówił, niż iż załaskawość moją niewdzięcznością się wypłacasz gdyż jako gościa cię traktuję, a ty znać w uporze trwasz, bacztem, abym cię na kolana moje nie zgiął. A tu wraz z zamysły swe objawił i żądał, bym do Rzeczpospolitej o tysiąc czerwonych złotych pisał, za którym bym wolność mógł otrzymać. Czego ja uczynić nie mogłem, a to raz, iż tylko trzysta czerwonych złotych miałem, do których niewiele – co z prowizji przyrosło, powtórę bałem się, aby jaś niewiele możny, tworzjański, magnanimitatę sua, z własnej szkatuły za mnie płacić nie chciał. Co by ambicji mojej przeciwnem było, gdy jednak pan spuścił strach w kości moje przed gniewem sukymana, rzekłem mu, aby chwilę męki odwlec, iż woli jego posłusznym być muszę. Jakoż dałem mu list, ale do jednego proboszcza, którego pod kamieńcem miałem znajomym. Temu niewolę moją opisawszy, prosiłem go, aby modlił się o wspomożenie dla mnie, które tylko z niebiesiech przyjść mogło. Uradowany w chciwości swej, sukyman, pismo owo przez Tatarów, idących na jarmark, do Suczawy wyprawił, dokąd także dworzanie od magnatów naszych po bakalie wyprawiani bywają. Sam zaś, łaskawszym się jeszcze na mnie uczynił, i do ausu swego, którym w całym mieście najpiękniejszym był, mnie zaprosił. Był to zaś możny poganin i w narodzie swym bardzo poważany, tak dla swego męstwa, jak i dla fortuny, która w jednym tylko go upośledziła a to, iż z wielu żon żadnego syna nie spłodził, a córek pięć najstarszą z nich, Iłę, wielce dla jej urody, miłował. Przyszło mi ją często widywać, albowiem Tatarowie nie trzymają niewiast swych, tak jak Turcy w zamknięciu, ani też oblicza im pokrywać nie każą, która też do stołu przychodziła, z początku ze strachem na mnie i ciekawością, jakby właśnie na jakoweś monstrum, spoglądając. Potem zaś, gdy przyrodzona jej dzikość poskromiona została, Często, nie rzekłszy ni słowa, bukłę ze skisłym mlekiem ku wargom moim pochylała lub gałkę z ryżu i baraniego łoju, ukręciwszy w gębę mi takową na znak swej przychylności, kładła. Czemu Sukyman nie tylko się nie przeciwił, ale i sam to czynił, gdyż obcując ze mną co dzień, wielce mnie polubił i częstokroć do porzucenia smutków namawiał. Przeze mnie też i innym jeńcom lepiej się działo, albowiem miła wszelkiej żywności obficie im dostarczała. Z takowej przyczyny oni pokochali ją i gdy wedle cysterny przechodziła, całowali szaty jej, orędowniczką swoją ją zowiąc. Poganka też owa nie tylko gładkie oblicze, ale i miłosierne serce miała, tak iż nieraz żal się robiło pomyśleć, że dla błędów wiary swej zgoła potępioną być musi. Ku mnie zaś coraz więcej serca okazywała. Bywało, siadłszy skulona w kącie usu i ty wtykiem się z głową owinąwszy, po całych godzinach na mnie w milczeniu jako kot ja mi oczyma spoglądała. Spytałem ją tedy raz, czego się tak we mnie wpatruje. Ona zaś rękę na czole, na wargach i na piersi położywszy, do nóg się moich pochyliła i rzekła: Bak czy niewolnicą twoją być pragnę. I wraz uciekła, a mnie tymczasem żądzy grzeszne opadły, od których w żarliwej modlitwie obrony szukać musiałem. Tego jednak jeszcze dnia przyszedł do mnie sukyman i tak się ozwał. Zwiodłeś mnie listem swoim, za co powinienbym cię katować, gdy jednak Allah z synami mnie nie pobłogosławił. Nad młodością i urodą twoją litość mam. Przeto ci powiem, iż jeśli błędy wiary swej porzucisz i proroka naszego przyjmiesz, iłę, która cię miłuje, dam ci, synem cię swoim uczynię i wszystko, co mam, twoje będzie. Więc od wielkiego zdumienia pary zrazu z ust puścić nie mogłem, ale chłonąwszy, odrzekłem mu, iż i szatan Chrystusa kusił, królestwa mu różne z góry ukazując. Rozgniewany temi słowy ryknął, jakoby zwierz dziki. Zaraz szaty, jakie na sobie miałem, zwlec mi kazał i wyszedł. Co gdy mu czynił? Symarę zgrzebną mi niewolnik kałmuk przyniósł i wodę trzodom groźnie nosić polecił. A tak pamiętam, iż było to w poniedziałek, gdym do posług onych wziąć się musiał. Chodziłem w górę do strumienia, który u morza był słony, ze skórzanymi workami, i tam wodę czerpiąc do cysterny kamiennej ją wlewałem. Tatarki, które prać chusty do strumienia także chodziły, poszczuły mnie psami. Wieczorem nie poszedłem jako poprzednio do Ausu, ale spać się między wielbłądami układłem, ażem się uznoił, Bóg mi sen zaraz zesłał. Nagle zbudziwszy się jakąś figurę wiotką ku mnie w świetle miesiąca idącą spostrzegłem. Przeżegnałem się, myśląc, iż ducha widzę, ale to była iła. Która naczynia z wodą i oliwą niosła. Potem nogi moje obmywszy i namaściwszy, w podle mnie w kuczki siadła, po dawnemu w milczeniu mi się przypatrując, z oczu zaś jej wielkie srebrne krople spływały. Rzekłem tedy: Iło, czemuś przyszła? Ona zaś poczęła szemrać cicho, miesiącowi źrenice swe mokre oddając. Bak, czy czemu mną pogardziłeś? I od płakania więcej mówić nie mogła. Wówczas poruszyło się we mnie ku niej serce i chciałem ją do łona mego garnąć, ale zaraz Marysia Bieluchna stanęła przede mną i grzeszna myśl precz odleciała. Rzekłem więc, że mężem jej choćby dla jej wiary być nie mogę, która w oczach moich tem jest dla duszy ludzkiej, czem pluga wardza na żelezie. Ale więcej jej dać nie mogę, niźli wszystko, co od ludzi spotkać ją mogło, a to chrzest święty, który nią z grzechu pierworodnego obmyje i zbawienie jej zapewni. Ona jednak w ślepocie swej przejrzeć nie mogąc, z desperacyją wielką za głowę się rękoma ułapiwszy, jak przyszła, tak i odeszła. Na drugi dzień powróciłem do swej pracy, która tem cięższą była, że jeść skąpo mnie dawali. Napotkałem też i Sukymana. Ten rzekł: Zegnę cię. Na co odpowiedziałem: Ciało moje tylko zegniesz, gdyż wiedz, że duszę szlachcicem będąc, mam nieugiętą. Co usłyszawszy, ze zgrzytaniem zębów się oddalił: Tak mnie Bóg skarał za ów symulowany list, bo gdybym go nie pisał, nie byłbym tak w srodze Sukymana, odrzuciwszy jego córkę przeciw sobie podniecił. W piątek przyszli, jako zwykle niewolnicy, rozmyślać, smutne pieśni śpiewać i rany myć. Ujrzawszy mnie w mojem upodleniu, z płaczem do nóg mi przypadli, krzycząc, majestat pański został pohańbiony. Ale ja tak nie mniemał, gdyż Chrystus, choć z królewskiego rodu będąc, większą jeszcze poniewierkę cierpiał. Chcąc przez to stanowi szlacheckiemu okazać, że godność krwi zacnej, niecierpieniem jedno, strachem przed cierpieniem się kala. Jeńcowie zaś, wiedząc o kondycjach, jakie mnie sukyman dawał, wołali: Udaj, panie, że proroka przyjmujesz, co jeśli pozorne będzie, duszy swej nie zgubisz, a tak synem możnego sukymana zostawszy i sobie, i nam ulgę przyniesiesz, bo twoimi niewolnikami będziemy. Wtedy rzekłem im, iż gdy tak radzą, Psom bliskiemi być muszą, albowiem szczekaniem przeciw Bogu, gęby swe plugawią, nie rozumiejąc, że nie godzi się bić choćby pozornie pokłonów przed fałszywymi proroki. Na co rzekli? Głowy my tu wszyscy położymy. I w desperacji trwali. Bóg bowiem nieurodzonym ludziom odmówił honoru i baczniejszymi ich na wygody doczesne uczynił. Usłyszawszy o tem praefektus Sukyman bardzo się rozgniewał i głodem zgiąć mnie postanowił. Zabić bowiem ani przedać mnie nie chciał, bo mnie sam dawniej miłował i dla Iły tego uczynić nie mógł, która, jako się później dowiedziałem, gdy się przeciw szyi mej odgrażał, szat jego z wielkimi prośbami się czepiła, w tej nadziei Ojca utrzymując, iż umysł mój, kwoli ich chęciom, wkrótce się zmieni. Przyszły tedy na mnie czasy wielkich utrapień i przewidywana godzina męki wybiła. Ale gdym pomyślał o Ojcach moich, o Sławie i nieskazitelności imienia, które mnie zostawili, moc wielka wstąpiła w serce moje. Jedno więc o tym myślałem, by ślacheckiemu stanowi, którego dignitatem w sobie nosiłem i którym jest Rzeczpospolitej fundamentem, czemkolwiek w niewoli swej hańby nie przynieść. Rzekł mi sukyman, chcąc, abym się zhańbił, z psami wolno ci jadać i to, co im rzucą, brać możesz. Nie chcąc, aby się to stało, żywiłem się tylko szarańczą, którą na piaskach morskich znajdowałem. Często też z początku żywność przy mnie przez jakąś niewidomą rękę kładziona była, w czym domyślałem się i ły, ale później strzeżono jej, aby tego czynić nie mogła. Inne zaś czarownice tatarskie nie tylko, że miłosierdzia nade mną nie miały, ale raz zbiły mnie kijankami tak, iż całe moje ciało sine było. Jeśli więc szarańczy zabrakło, głód cierpiałem. Czasem mi także niewolnicy figi po tatarskich ogrodach zbierane przynosili, ale gdym ujrzał, iż chłosty za to otrzymują, kazałem im tego poniechać. Spoglądali na mnie ze łzami, powtarzając: Panie nasz, na co ci przyszło? Niewola też nie tylko moja, ale wszystkich stroższą się stała. Gdyż tatarowie wielką złością ku nam zapłonęli. Jeden zaś kozak nieborządko imieniem Fetko na pal był wbity, na którym drugiego dnia dopiero powtarzając: Chrystu, Chrystu, umarł. Nocą zdjąwszy go z Pala, pogrzebaliśmy ciało w piaskach morskich. O śmierć równie piękną Boga prosząc, za którą Fetko pewnie w niebie przez ojca przedwiecznego był nobilitowany i purpurą okryty, i do chwały najwyższej wyniesiony. Rychło i ja już z ziemską powłoką moją rozstać się myślałem, albowiem miesiąc upłynął, jak się szarańczą żywiłem, która coraz rzadszą w piaskach była. Wychudłem i zczerniałem srodze, i jej nogi chwiały się już pode mną. Wory, gdy mnie w strumieniu napełnił, dźwigałem z jęczmieniem, Aż wreszcie na barłogu, podle zagrody dla wielbłądów siadłszy, ruszać się więcej nie mogłem. To one bestie, serca lepsze od pogan mając, wyciągały do mnie szyje, swe zgięte przez płot i prychając nozdrzami, litowały się nade mną. Wszelako raz w nocy, na wpół we śnie znowu iłę widziałem, która wody i jedzenia mi przyniosła. Dla osłabienia wielkiego sypiałem i we dnie, a Bóg w miłosierdziu swem sny mnie o miłej ojczyźnie zsyłał, i Marysia przychodziła do mnie także, cała w bieli i z anielskimi skrzydłami na plecach, które mi od spiekoty głowę moją osłaniała. Ona przychodziła zawsze w południe, w skwar wielki, a nad wieczorami, gdym bywał najsłabszy, słyszałem różne śpiewania z nieba dochodzące podobno czas jakiś byłem bez przytomności bom świata ziemskiego nie widział ale potem zdrowie wróciło gdyż ujrzałem znów kupę barłogu zagrodzenie dla wielbłądów i głowy onych zwierząt ku niebu powyginane pewnego razu Sukyman przechodząc koło mnie rzekł poznaj moc sług proroka na co odpowiedziałem poznaj cierpliwość sługi Chrystusa Tymczasem nadeszło drugie święto czaczuk bajron. Tatarowie, gdy noc zapadła, pozapalali owe wspomniane lampki weneckie, któremi całe miasto ozdobili, potem łuczywo, każden w ręku dzierżąc, na drogi wyszli i gromadami chodzili. A było to w pełnią samą. Więc oni ku miesiącowi oczy zwróciwszy, wołali wielkimi głosami do swego Boga i do swego Proroka. Bo taki u nich obyczaj, by przez całą noc chodzić i modlić się. Jałmużny Wielkie też dnia tego czynią, więc niewolnicy usiedli także rzędami wedle drogi i o co który prosił z żywności albo szat, to i otrzymał. Innym także lata służby zmniejszyli, a niejakiego ssauę, którym z wody tatarskie dziecko wyciągnął, wolnością obdarowali bo mało co im się godzi w ten dzień odmawiać. Z tego powodu radość wielka między niewolnikami była, gdyż żaden głodu nie cierpiał, ani plak nie otrzymał, ani śmiercią był karany. Sukyman przechodził koło barłogu, na którym leżałem, a wedle niego szła iła, ale bardzo dumnie, gdyż wcale na mnie nie spojrzała. Wszelako placek jęczmienny z kosza wziąwszy, rzuciła mi go w inną stronę, spoglądając. Któren w pobliżu siedzący niewolnik kałmuk porwał. Sukyman zaś myślał, iż razem z innymi będę żebrał, i byłby mi wączas nie odmówił. Ale choć z dawna nic już w gębę nie brałem, nie zdało mi się rzeczą godną szlachcica na równi z pospólstwem ręce wyciągać, i wolałem głód, co mi szarpał wnętrzności, powietrzem tłumić. Mówił tedy Sukyman do innych. Zaprawdę żelazną duszę ma ten nieużyty człowiek, i znać trzeba by go prosić, aby nad sobą miał litość, gdyż pychę swą nad wszystko przekłada. I nie wiedział o tem poganin, że wtedy właśnie dusza moja w prochu i osłabieniu największem kładła się przed Panem, bo męka była prawie ode mnie silniejsza. W nocy jednak ktoś znowu żywność koło mnie położył, którą chciwie zjadłszy, poczułem się mocniejszy. Zwlokłem się zaraz z barłogu i choć ręce i nogi mi drżały, począłem na nowo nosić wodę do cysterny. Szarańczy też Bóg przez dni następne zesłał obfitość, a przytem głód mnie przyuczał jeść plugastwo morskie, które w kształcie swym szpetne, złe przecie nie jest. Żyłem tedy jako ptak z dnia na dzień, a gdym po brzegu morskim chodził, każda fala przynosiła do nóg moich one ślimaczki marne, tak niemi jakby orzeszkami grzechocąc. Noce poczęły być chłodne bardzo. Innym niewolnikom w ałusach chronić się dozwolono, ja zaś na moim barłogu sypiać musiałem, ale litościwe wielbłądy kładły się koło mnie, ciałami swemi i oddychaniem mnie rozgrzewając. Myślałem, że zimy nie przetrzymam i to była jedna nadzieja moja, bo innej przed sobą nie miałem. Ach, miła matko, miła ojczyzno, jako że mi za tobą tęskno było. I za tobą, dzieweczko moja, której nie widząc, nie tylko miłować nie przestałem, ale pragnąłem więcej jako wody w znoju, jako chleba w głodzie, jako śmierci w męce wszelako opatrzność różnymi sposoby czuwa nad temi, których doświadcza. Gdyby bowiem nie nędza i poniewierka, w jakiej żyłem, mógłby mnie Sukyman do Carogrodu lub do Galaty przedać, gdzie są wielkie niewolników targowiska, a teraz z powodu onej mizeryi nikt by mnie i darmo wziąć nie chciał, bo więcej do konającego człowieka lub do łazarza niż do rycerza byłem podobny. Mniejsza, iż tylko smolna symara okrywała nagie członki moje, ale chudość moja żyjącym kościotrupem mnie czyniła. A przytem włos bujny wyrósł mi na brodzie i głowie, skóra popękała na całym ciele i pokryła się strupami i liszajami od wielbłądów. Inni za trędowatego mnie mieli, i nawet w niewolnikach obrzydliwość wzbudzać poczołem, ale mi już ciało swe. Powłokę marną, która jak każda odzież zedrze się i w szmaty popada, za grzechy moje ofiarował, bo tylko dwie rzeczy trwale być mają, a to dusza nieśmiertelna i honor, który na urodzeniu się, fundując, tak pryncypalnym jest dla niej przymiotem, jako właśnie światłość dla gwiazd niebieskich. Rozdział czwarty. Nadeszła wiosna i znowu cieplejsze słońce oświeciło nędzę moją. Tak zaś już do niej przywykłem, żem prawie zapomniał, iż są szczęśliwi ludzie na świecie. Bociany, pliszki, jaskółki i skowronki leciały stadami ku północy, a jam im mówił: ptaszyny marne. Ach, mówcie Rzeczypospolitej, i wielkim stanom, żem jako szlachcic. Patriota wytrwał i choć tak mocno do ziemi przybity, choć tak nogami pogan zdeptany, przed Panem moim tylko płaczę. A dla nieprzyjaciół dumne oblicze chowam, i ducha w uścisku nie dałem. Koniec mej nędzy był jeszcze daleki. Ale wiosna owa zmiany, i wróżby nowe przyniosła, i dziwnych zapowiedzi była pełna. Na niebie nad Krymem zjawiła się ruzga gniewu Bożego, kometa i sinym okiem mrugając trzęsła ogonem na zatracenie Krymowi i pogaństwu. Przerażeni Tatarowie z gwarem, brząkaniem i krzykiem po nocach chodząc, chmury strzał zapalonych z łuków ku niebu ciskali, aby zestraszyć onego ptaka złej wróżby. Księża im post ogłosili. Czarnoksiężnicy przepowiadali plagi. Strach padł na serca ludzkie i nie był strach daremny, bo wieści doszły, że nad Palus Maotis wybuchła zaraza. Wyprawy miały iść tej wiosny do Rzeczpospolitej dwoma szlakami i nie poszły. Ludzie kupami w dzień na ulicy stojąc, rozmawiać głośno nie śmieli, a jedno oczy ku wschodowi zwracali: Skąd miał czarny dziw? jako go zwali nadlecieć. Coraz to nowe wieści krążyły między ludem, aż wreszcie gruchnęło po Kizlich, iż mur już się w stolicy Hanowej pokazał. Sam Han ze stolicy uciekł. Jedni mówili, że się w góry, które są na południu, z żonami swami schroni, inni, że do Kizlich, gdzie wiatry morskie czyszczą powietrze, przyjedzie. Przybył tedy Han, za poradą wróżbitów do Kizlich, pędząc przed sobą trzody okrutne, aby miał co jeść z dworem swoim. Prefektus Sukyman ze czciągą wielką podejmował, a ludzie na twarzy przed nim padali, bogo niewolnicy owi prawie za boga i powinowatego ciałom niebieskim mają. Ordy niewiele było przy nim, jedno, dwór i tysiąc baskaków i nieco chodżów i agów w żółtych tołbach, bo obawiano się, aby w wielkim nagromadzeniu ludzi łatwiej nie okazała się zaraza. Wędrowała ona po Krymie, głównie w tej części, którą jenikalską zowią. Tam, rzuciwszy się na jakowe miejsca, wzięła pogłówne, a inne ausy minęła całkiem, gdzie zaś przeszła, tam nawet ptastwo padało ale do Kizlich o dwa dni drogi najbliżej przyszła. Dziękował tedy Bogu Han za ocelenie i szczodrze wróżbitów obdarzył, a wielu też niewolnikom wolność darował. Ale właśnie gdy inni frukta łaski jego zbierali, na mnie przyszła ostatnia próba. Pewnego razu, przejeżdżając pod lebarłogu, na którym leżałem, bardzo blisko przyjechał, a spojrzawszy na mnie, pytał Sukymana, coby to był za człowiek tak nędzny. Ten co odrzekł, nie wiem. Widziałem jedno, że długo ze sobą rozmawiali i widać sukyman na niewdzięczność i zatwardziałość moją się skarżył, gdyż w końcu rzekł głośno: Spróbuj go, Panie. Czem zaciekawiony Han sam ku mnie koniem ruszył. Wnet dwa czałkczy lecieli przed nim, krzycząc Na twarz w się niewierny. Alem tego nie uczynił choć mnie długiemi trzcinami po głowie bić poczęli. Więc on, władca, zbliżywszy się, pytał, czemu przede mną na twarz upaść nie chcesz? Odpowiedziałem mu, panie, jeśli ślachcicowi przed własnym królem tego czynić się nie godzi, jakże chcesz, abym przed obcym i poganinem to uczynił. Tu Han, odwróciwszy ode mnie twarz, rzekł, o, roztropnie mówiłeś, sukymanie, a potem do mnie. Gdybym ci wybór dał, albo cześć mi oddać i na twarz upaść przede mną, za co wolnością byłbyś obdarzony, albo śmiercią okrutną umrzeć, co byś wybrał. Na to odrzekłem, że niewolnikowi wybierać nie przystoi, niechże więc uczyni ze mną co zechce. Niech jednak baczy, że każdy najpodlejszego stanu człowiek. Może śmierć okrutną zadać, ale majestat monarszy w woli Boga swoje inicjum mając. Wtedy Stwórcy najpodobniejszym się staje i najlepiej swą potęgę oznajmia, gdy nie śmierć, ale życie dawa. On, zastanowiwszy się nad moimi słowy, tak potem mówił. Jeśli niewolnikiem będąc, nie chcesz mi czci oddać, ani miałem słuchać, tedy przeciw Bogu postępujesz, który niewolnikom posłuszeństwo przykazał. Odrzekłem, ciało moje jest tylko w niewoli. Co słysząc, Tatarowie aż pobledli, ale on był cierpliwy, gdyż nie próżno nazywano go roztropnym. Namyśliwszy się tedy odjechał, ale odjeżdżając, powiedział agom i czałkczom swoim, "Gdy w niewolę niewiernych popadniecie, temu człowiekowi bądźcie podobni." Więc potem miałem spokój przez dwa dni i jeść mi przynosili. Inni zaś przychodzili nawet do mnie, mówiąc: Pan nasz cię nie zapomni, ale gdy do łaski cię wyniesie, nie zapominaj o nas. Tak niewolnictwo upodliło serca tych ludzi, że w przewidywaniu zmiany fortuny mojej jeszcze mnie na barłogu leżącego już sobie kaptowali." Ja zaś cieszyłem się w duszy, bo myślał, iż może wolność, a z nią i szczęście moje odzyszczę. Po dwóch dniach, Han przejeżdżając, znowu ku mnie konia zwrócił. Rozważałem rzeczy, słowa, któreś rzekł. W mądrości mojej i na wagach mej sprawiedliwości je położyłem. Znalazłeś za twoje męstwo łaskę u mnie. Mów wtedy, czego byś pragnął, abym dla cię uczynił. Odpowiedziałem, że w wolnym, zrodzonemu stanie wolność najmilszym by mi była fruktem łaski jego. On spytał, a gdy ci jej odmówię? Tedy daj śmierć, odrzekłem. On znowu się zastanowił, ileże chciał, żeby wszyscy podziwiali i sławili mądrość jego, iż nic bez namysłu nie przedsiębierze. A przez ten czas serce biło we mnie jakoby młotem. Namyśliwszy się, mówił, Gałże, nie naciągaj łuku zbyt mocno, aby zaś nie pękł i ręki ci nie zranił. Przeto ci powiem ostatnie słowa. Żółty tołb ci dam, do dworu cię mego wezmę, dostatkami nagrodze i koniuszym moim uczynie, odmiany wiary nie wymagając. Byleś rzekł, iż z dobrej woli służyć mi będziesz. Wtedy zadrgało mi serce, zrazu radością wielką, ale wnet pomyślałem, że to pokusy są może szatańskie. A potem jeszcze, co rzeknę ojcom moim, gdy mnie spytają, czem byłeś na świecie? Zali rzeknę onym rycerzom w boju poległym: Koniuszym byłem z dobrej woli tatarskim. I okrutny strach mnie zdjął przed tem ojców pytaniem, większy, niżeli przed męką i śmiercią. Wyciągnąwszy wtedy dochana ręce, wołałem. Panie, woli Ty mojej nie żądaj, bo wola z duszy wychodzi. Dusza zaś nie tylko wiary jest pamiętna, lecz i stanów, którym na świat przyszła, a stanów od ojców wziąwszy, Muszę im go odnieść nieskalanym. Niewolniku, złamałeś łuk, rzekł Han, i już widziałem, że godzina nadeszła, bo gniew począł występować na jego oblicze, ale się opamiętał, i takie mi do Sukymana ozwał się słowy. Mądry Sukymanie, zaprawdę własce za daleko z tym psem zaszedłem. A teraz ci przykazuję, byś go złamał koniecznie, ale nim życie mu weźmiesz... Do tego męką go doprowadzić, by nawet u Twoich nóg w pokorze się czołgał. Wtem odjechał, a mnie zaraz, z rozkazu sukrymana, kaumukowie porwawszy, przywiązali do pala. Co było ludu i niewolników, wszystko się zbiegło, aby patrzeć, jakie mi męki będą zadawane. Ja zaś duszę ku Bogu, ze wszystkich sił wytężywszy. Oto najwięcej go błagałem, by mi sił dodał i upodlić się nie pozwolił. I wraz poczułem, że modlitwa została wysłuchana, bo duch mocny na mnie wionął. I pomyślałem, że przedstawiciel jest tej siły krzyża, co się nie zgina. Że miatu ja poseł jest Rzeczypospolitej, na mękę od Stanów delegowany, że miatu ja żołnierz na ordynansie Chrystusowym moriturus i powołany, abym fundamentem życia mego o duchu, który jako ogień niebieski nie gaśnie. A pomyślawszy tak, choć nędzny, prochem pokryty głodem wychudły, bezsilny, taki niezmierny w sobie poczułem majestat, jakobym z wyniesienia na świat poglądał. Kałmukowie zaś siec mnie surowcem poczeli i wkrótce krwią spłynąłem. Pytali mnie tedy, padniesz twarzą? Odpowiadałem, szlachcicem polskim jestem. Wtedy ci siekli mnie na nowo, inni zaś ognia wolnego pod nogami memi napalili, abym się piekąc prędzej o litość zawołał. Jakoż poczułem ustępować, ale nie duszą jednociałem, bo omdlałość wielka rozeszła się po kościach moich i światłość dzienna bladła w oczach. Dopiero widząc, że już śmierć nadchodzi, resztą sił podniosłem głowę do góry i zawołałem w stronę Rzeczypospolitej. Widzisz, że ty mnie i słyszysz? Aż tu nagle, jakoby przez całe stepy i perekop, doszedł mnie głos. Widzę. W dalekościach coś się ćmić poczęło. Niebo i powietrze zbiegało się do kupy, z czego niewiasta ze słodkim obliczem wypłynęła i stanęła koło mnie. Ogień przestał mnie parzyć. Surowiec nie świstał już nade mną i poczułem, że lecę na ręku onej niewiasty niesiony. Ona zaś ku niebu leci, a z nią roje aniołków śpiewających nie w kontuszu, nie przy karabeli, ale w ranach. Rycerzu, rycerzu, w boju mężny, w męce cierpliwy, Chrystusu w palladzie cichy, krwawej ziemice synu wierny, Witaj w spokoju, witaj w szczęściu, w weselu, w weselu. I tak lecieliśmy ku niebiosom, a com tam ujrzał, tego już grzeszne usta moje ziemskim uszom opowiedzieć nie mogą. Rozdział piąty. Wóz skrzypiał pode mną i wiatr obwiewał mnie świeży, a chłodny. Otwieram oczy. Kizlich nie widzę. Stepie, no. Step jako morze. Więc przymknąłem powieki, myśląc, że sen mi jasłeczka jakoweś wyprawuje. Spojrzę znowu. Twarz starą chimka. Marszałka jańskiego przy sobie widzę a za nim luzaków kilka. Ten za się mówi, Bogu niech będzie chwała, Jużeś nam wać pan oprzytomniał. Pytam, gdzie jadę? Do Rzeczpospolitej. Wolnym jest. Wolny? Kto mnie wykupił? Panienka. Gdy rzekł panienka, wtedy coś, jakby ogromne płakanie, porwało mi się z piersi. Ręce wyciągnąłem, omdlałem. Wóz skrzypiał pode mną. Gdy mu przytomniał, dzień później wszystko mi Chimek powiadał. Oto jaśnie wielmożny Tworzjański na lepszy już świat z tego lichego się przeniósł, a Marysia, dziedziczką jego zostawszy, przy wuju swym prałacie mieszkała. Tam ich wieść o mej niedoli i mękach doszła. Tam ona wujowi do nóg padłszy, afekt ku mnie wyznała i z wolą jego od sukmanowej mocy mnie wykupiła. Himekhana już w Kizlich nie został, któren, gdy zaraza przeszła, do miasta zwanego Eupatoria wyjechał, a sukyman za umarłego, mnie mając, za trzysta czerwonych złotych, co ze mnie zostało, odprzedał. Chimek też myślał, że raczej umarłego dowiezie, bo przez dwie niedziele o Bożym świecie nie wiedziałem, ale przecie Bóg mi życie powrócił. Co wszystko słysząc i wyrozumiawszy, że za przyczyną dzieweczki mojej z niewoli pogańskiej zostałem wykupiony, żewnie płakałem i takie sobie w duszy śluby czyniłem, aby dzieweczkę oną miłosierną miłować, i strzec powiek żywo tamego. I teraz mi się zdało. Jakoby mój pobyt w Krymie i niewola u Usukymana i wycierpiane męki snem były. Tak to opatrzność sprawy świata tego urządza, iż in wszystko mija, a jedno in memoria zostaje. Z tą wszelako odmianą, iż im sroższe były przygody, tem o nich wspominać milej. A w ten sposób niejako acti labores, ale i dolores iukundi się stają. Że zaś człowieka stanu rycerskiego Bóg czasem ciężko dojmie, to mój sił doda, a jeśli życia pozbawi, to i tak nagrodzi. Mnie zaś anioła Wybawiciela w Marysi mojej zesłał i pohańbić mi się w próbach nie pozwolił. Jedno, gdym się w nocy budził albo ranek zaświtał, ocuciwszy się ze spania, powtarzałem sobie, że do ojczyzny jadę i Marysi widzieć będę. Co myśląc na koń zaraz chciałem siadać, ale chimek nie pozwalał. Ile że siły żadnej jeszcze we mnie nie było. Leżałem tedy na wznak na wozie, jakby wuriaki. I tak dojechaliśmy do Mochylnej. Tam, gdy mnie starzy towarzysze ujrzeli, sypnęli się ku mnie jakby pszczoły z ula, wołając: Wiemy o tobie, wiemy, witaj, towarzyszu miły. I patrząc na nogi moje. Na których węgielki gęsto osiadły, łzami się zalewali, a jeden drugiemu powtarzał: Czołem przed nim, bo ten jest rycerz między nami najprawdziwszy. Potem zaś zaczęli mnie dawać, co który miał, albo z łupów zdobył. Więc bachmaty z rzędami, namioty jedwabne, szable drogimi kamieniami sadzone, cekiny włoskie i tureckie, tyftyki, olstra, handiary bogate, naczynia srebrne albo zgoła złote. Błamy, sobole, a inny turkusów garść lub rubinów, a inny zapięcia diamentowe, także na kilka tysięcy czerw złotych skarbów mi sypali, które na pięć wozów trzeba było zabierać. Co czynili z dobrego serca, ale temu łacni, iż na wojnę właśnie szli, na kozaków. Łaboda bowiem i na Lewajko, poczęli rozruch na Ukrainie, za który Żółkiewski ich gromił. Potem jechaliśmy dalej. Często różne oddziały wojska nas spotykały, a niektórzy żołnierze zbliżając się, pytali, kogo wiedziecie? na co Himek odpowiadał Ślachcica w niewoli poszczerwionego. Po których słowach nie tylko każdy zostawiał nas w spokoju, ale jeszcze czem kto mógł darzył. Spotkał też nas za Kijowem i sam Żółkiewski który pochód na Perejesław symulując, przez Dniepr się przeprawić pragnął. Usłyszawszy ów wojownik sławny, co mnie w niewoli spotkało, rzekł – mniejszych starostwami nagradzają, o czym do króla jego mości pisać będę. I pierścień mnie kosztowny podarował, który dotąd na palcu noszę. Serce mi też rosło na widok jego wojsk, te bowiem lubo nieliczne i ustawiczną pogonią znużone – tak były sprawne i ochocze, że w żadnej bitwie nieprzyjaciel pola im dotrzymać nie mógł. Patrząc na tych ludzi poczerniałych od wiatru, którzy sypiali na murawie stepowej, nie jadali po dwa i trzy dni, nie rzucali nawet i na noc pancerzy, rany prochem zasypali, a przecież fantazyją mieli bohaterską, uczyłem się pokory i myślałem, niesłusznie bym się w pychę wzbijał i o zasługach moich wiele mniemał gdy ci w trudach takowych nic sobie z nich nie robią, i jeszcze śpiewają weseli, jakoby nie rozumiejąc, iż są bohaterami. O, jakże mnie żal było, że nie mogłem na konia sieść, ani pancerza i kopić, dźwignąć, ani z nimi jeździć, ale jeszcze sobie węgielki ze skóry obłupywać musiałem. Rozkoszy też wielkie były wączas na Ukrainie dla wszelkiej duszy rycerskiej. Co noc było widać łuny, a słychać surmy bojowe. Żółkiewski jako orzeł z panem Potockim wojewodą kamienieckim po stepach krążył. Rożyński kniaś koło powołoczy gromił. Jazłowiecki harce zwodził. Na lewajko łoboda i sasko z czernią jako wilcy pomykali jarami. Raz też mnie czern pijana winem mołdawskim opadła. Tym po staremu Chimek rzekł, iż szlachcica poszczerbionego wiezie, oni zaś iskier wielkie mnóstwo, aby mnie w nocy poznać. Poczęli krzesać i do kremskiego mnie zawiedli. Tam, gdy uczywo rozpalili, poznał mnie jeden kozak, Sał, którym ze mną w Krymie był i na czaczuk, bajron został uwolniony. Począł tedy krzyczeć pane, pane, a potem świętego to lacha wiozą. I do nóg moich przypadł. Gdy zaś Kremskiemu opowiedział, jako im w niewoli pomagałem, inni też z czapkami do mnie przyszli, których zaraz zgromiłem, iż w posłuszeństwie Rzeczypospolitej nie trwają. Kremski zaś nie tylko, że gardła mi nie odjął, ani też nic mi nie zabrał, ale jeszcze obdarzywszy straże mi dodał. Tak to w mężu wojennym nieprzyjaciel nawet rany i męstwo uszcić potrafi, za co wreszcie Bóg pewno kremskiego zbawieniem wynagrodził, który też nie był takim Rzeczpospolitej nieprzyjacielem, za jakiego go mieli. Na całej Ukrainie ba w całej Rzeczpospolitej wrzało jakby wulu i dużo klęsk Bóg na ziemię nasze spuścił. Ileże przy wojnie szła i piekielnica zaraza. Gdy Animus innemu sprawami był zajęty, mało kto na nią zważał, ale ja ją własnymi oczyma z wozu oglądałem. Szła ta zaraza niełatwą, ale jako i w Krymie, miejscami ludzi napadając, pojedyncze miasteczka, wsie i osady zabierała. Byli też i owdzie burmistrze powietrzni mianowani, a po osadach kupy się gnoju paliły, dymiąc smrodliwie i obficie, którego zapachu zaraza znieść nie może. Nocami parobcy smolni pilnowali onych kup, by nie gasły. Lud w przewidywaniu klęsk procesyje czynił, na których chorągwie z trupiemi głowami bywały noszone. Bóg przytem ślepotę jakąś na ludzi spuścił, bo i zgody między możnymi nie było. Którzy miast to na koń siadać, jako po prostu i uczciwie można by uczynić, sejm z prawami swemi mącili. Nieprzyjaciel gromadził się na granicach, a siły były dziwnie rozstrzelone, w czym zawsze było nieszczęście nasze, bo gdyby Wszystka szlachta i możni do boju zgodnie się zerwali, tedy by orbis terrarum przed nami zadrżeć musiał. Co mówię dlatego że nie ma żołnierzy, którzy by kopijnikom naszym opór dać mogli, a jaką widział potem i janczarów tureckich, i piechotę szkocką, i szwedzką rajtaryją, przez nich łamaną, tak twierdzę, iż w przyrodzie hojniej nas w wojenną sposobność niżeli innych opatrzyło. My jednak stawiamy tysiąc ludzi, gdzie inni stawiają dziesięćkroć. Czemu się zaś tak dzieje? Tego arkanów chyba w woli Bożej szukać trzeba, gdyż każdemu łatwiejszym się powinno wydawać na koń sieść, niż zawieruchy językiem czynić. I chwała stąd większa, i zabłąkanie, ani mi mniejsze, i zasługa doskonalsza, i zbawienie pewniejsze. Człowiek przechodzi jako podróżny po świecie, więc o siebie nie powinien dbać jedno o rzecz pospolitą, która jest i ma być nieustającą. Amen. Rozdział szósty. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, bądź pochwalony w dziełach Twoich. Kędy oczy moje łzami zalane obrócę, tam Cię widzę, a kędy Cię widzę, tam Cię wyznawam. Tyś na firmamencie ognie niebieskie zawiesił, Ty słońcu z morza wstawać każąc, dzień na górach i dolinach czynisz. Na chwałę twoją bory szumią i trzody po polach dzwonią. Na chwałę twoją wojska po stepach z koni jeżdżą, i wszelka ziemska rzecz pospolita cześć ci oddawa. A iżeś mnie sługę swego opuścił, i szczęścia mnie pozbawił, i wtem bądź pochwalony. Na wojnach zbiegł wiek żywota mego, i w trudzie pobielały mi włosy. Tam, panie, gdzie działa ogniem śpiewały majestat Twój. A w dymach grzmiało imię Twoje, tam byłem i na multanach, i na inflanciech płynęła krew moja, a dziś jestem stary i przygasłe źrenice ku ziemi się już zwracają, a ciało wiecznego spoczynku pragnie. Nie ziemskie dobra, niebogactwa. Honory i godności na tamten świat ze sobą poniosę, bom oto ubogi jest, jak byłem. Ale ci, Panie. Tarcz moją pokażę i powiem, patrz, niesplamiona. A splamiona to jedno krwią moją. Imię nieskalane przechował. Ducham nie poddał. I gnąc się z bólu, przeciem się nie złamał. Na tym kończą się urywki z pamiętnika Aleksego Zdanoborskiego. Okazuje się z tej kroniczki, Iż ów książę niezłomny, który koniuszym tatarskim nie chciał zostać, życie miał bólów pełne. Zgodnie z duchem czasu, do imienia wielce był przywiązany. Z Marią, jak to z pobieżnej wzmianki końcowej widać, rozdzieliły go losy. Zapewne też wcale się już nie ożenił. Jakoż ze wszystkiego domyślać się godzi, iż szlachcic ten umarł bezpotomnie. I był ze swego rodu ostatnim. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci.